Siema, ostatnio wyszedł nowy update'ik do Last Epocha. Oczywiście wyszła w nim podklasa do manga, czyli Rune Master. Ja oczywiście im pograłem trochę na streamach. No i co? Zrobiłem buildik. Ten build wyszedł taki, kurde, trochę dziwny. Bo na początku miał być to build bardziej pod fire, jakieś fireballe i tak dalej. Koniec końców zrobiłem ten build pod lightning, więc mamy fireballe lightningowe. Mamy tutaj Runic Invocation, też używam tego jako Lightning Skilla, ale to zaraz zobaczycie. I tutaj mamy też Glyph of Domination, to w sumie jest tylko po to, żeby dawało buffy, czyli tutaj Haste'a. I tu jeszcze coś było, Ward per Second, All Resistances i w sumie chyba tyle. No, tak więc miał być na początku full Fire build, wyszedł full lightning praktycznie. Z tym, że ja jakoś nie planowałem tego buildu, nie? Odpaliłem gierkę i leciałem, to mi się spodobało, to grałem to. Później zobaczyłem, że tu można coś zmienić, no to poszedłem w tą stronę i tak. I tak wyszedł ten build. Więc mam na tym Rune Masterze 84 level, on jeszcze nie jest do końca skończony. Ale jest okej, okay, radzi sobie na mapkach 90-kach na spokojnie sobie radzi bez problemu. Tu mam wszystkie glyfy już porobione. Pyk. Tu mam też zrobiony. Zostało mi tu i tu. Więc tutaj mamy to ogarnięte. Jeżeli chodzi o itemy, to głównie mamy coś takiego jak spell damage, wiadomo, cast speed, int, crit strike, resy. No wiadomo, chcemy mieć wszystkie resy skapowane. Brakuje mi tutaj w sumie tylko Poisona troszkę i jeden Voida. Można powiedzieć, że praktycznie jest. No i wiadomo, też chcemy mieć fioletowe itemy, bo one mają najlepsze rolki. Fioletowe itemy mają rolki tieru 6 i później są nawet chyba rolki tieru 7, jak dobrze kojarzę. No, więc tak to wygląda. Tutaj mamy też wiadomo lightning damage, elemental damage. Co jeszcze bym chciał? Healthy jakieś może, chociaż bardziej ward. Zaraz zobaczycie, że też trochę pod warda jest ten build. Tutaj mamy spell crit, lightning damage, spell damage. I tu fajny mi wyszedł pierścionek, bo z lightning damage ten necrotic jest useless, ale mam tu 59% fire'a. Musiał tego fire'a się ogólnie pozbyć z reszty itemów. Gdzie mam elemental resy, tutaj gdzieś miałem. To musiałbym się tego pozbyć. Tu mam na przykład 22 elementala, nie? Bo tu mam prawie kapa fire'a i trochę nekrotika. I lightning damage 50%, także całkiem fajny pierścionek wyszedł. Jeżeli chodzi o idole, to kurde, szukałem idoli pod lightning damage, ale za bardzo nie mogłem ich znaleźć, więc tutaj mamy głównie fire, czyli też mam fire damage, też mam fire damage. Nie wiem, nie mogę znaleźć idoli pod lightning damage, ale no jak będziecie mieli idole pod lightning damage, to jak najbardziej i pod resy, nie? Czyli jakiś ward retention też jest spoko, bo też mamy trochę tak zrobionego builda. Ja już nie pamiętam, gdzie to było. O, tutaj ward gain na przykład, że cały czas dostajemy tego shielda, nie? I to jest giga fajne. Ale dobra, to zaraz. Może ja się przejdę jedną mapkę, pokażę wam, jak działa ten buildik. A później przejdziemy do omówienia poszczególnych skilli. Dobra, jestem na mapce. Jest to mapka na 90 level. Teraz jak działa ten build? Oczywiście używamy E do przemieszczania się, jak najszybszego. Bijemy sobie pyk z fireballi, żeby sobie naładować te runy, które mamy nad głową. Build jest tak zrobiony, że jak bijemy fireballe, to zawsze są trzy te same runy. A dlaczego? Dlatego, że jak klikniemy R, czyli Runic Invocation, cyk, to zawsze latają te kulki i biją lightningi. Dlatego jest to bardziej taki lightning build. Działa to tak, że po prostu bijemy sobie fireballe, żeby nabić trzy runy. Możemy tutaj do jakichś mobków podejść, klikamy R-kę.
Cyk i wszystko sobie czyścimy, nie? To jest totalnie bez problemu. Wszystkie mobki padają dosyć szybko. Pyk. Znowu reczka. Oczywiście ten build jest też dosyć zautomatyzowany. Dlatego, że jak mamy tutaj 12 runic energy i użyjemy R-ki, to wtedy kastują nam się kolejne skille. Czyli kastując jednego skilla tak naprawdę, tylko R-kę, kastuje nam się też shield, który też bije swój damage oraz daje nam tarczę. No i Glyph of Dominion, który daje haste'a i tam różne buffy, resy i tak dalej, nie? I teraz klikam R, pyk, poszła tarcza i na ziemi powinien pójść Glyph, ale tym razem coś się nie pykło. A nie, bo to chyba jeden skill się tylko kastuje i teraz jak mam go na cooldownie, to teraz idzie Glyph, o, dokładnie tak. No więc tak naprawdę to biegniemy, balimy Fireball R. I dwa skille się same używają, nie? Dwóch skilli nie musimy praktycznie używać, bo one same lecą. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o gameplay tym buildem. Jak widzicie, wszystko pada sobie na 90 mapach totalnie bez problemu. Więc ja się cofnę do miasta i pogadamy sobie o skillach, o drzewkach skilli, bo skille już są na maksymalnym 20 poziomie. Fireballa mam na 22 poziomie, a to z tego powodu, że mam w zbrojce plus 2 do Fireballa, plus 2 levele. Dobra, więc jeżeli chodzi o Fireballa, to polecieliśmy najpierw tutaj, na lewo, pod Speed and Range i dodatkowy Damage, 4 punkty, 1 punkcik w Extra Projectile, żeby tych fireballi było więcej, żeby były 3, a nie 1. Dalej tutaj mamy Base Crit Chance w dół. Tutaj mamy, zmieniamy damage z Fire'a na Lightning. Tak. Tutaj jak wam będzie brakować many, bo ja to jest oczywiście też tak zrobione, żeby z bossami nie było problemu, żeby można było tym spamować. I mana regen jest taki, że mogę spamować tymi fireballami i cały czas się trzymam na tym samym poziomie many. I to jest właśnie zrobione tym tutaj, tymi trzema punkcikami, dają damage i minus mana kosty, nie? Pierce Chance, tu tutaj mam jedynkę. Tutaj później mam Fire Pena, Lightning Pena. No i tutaj Cast Speed'a 4 punkciki. I tu w dół Fire Rest Shred Chance. Czyli po prostu przebicie odporności na fire mobów. To w sumie tyle, jeżeli chodzi o Fireballa. Ewentualnie jak chcecie coś pokombinować, to można te dwa punkty odjąć i dać je gdzieś indziej, na przykład albo pod Ignite'a, albo Homing, żeby te Fireball'e latały za przeciwnikami. Tutaj można dać też jeden punkcik. Tego bym nie dało, bo to jest minus Cast Speed. No, chyba dałbym tylko te Homing Projectile i nie wiem, może ten Ignite Chance. No to możecie, ewentualnie jak sobie chcecie, to możecie pokombinować. Jeżeli chodzi o Shielda, to co ja na początku poleciałem? Retaliation Damage prawdopodobnie, 4 punkty. Później mamy Aria, 5 punktów. Później mamy tutaj w dół, Dilation. Na Duration i Mana Efficiency. 3 punkciki. W lewo Fire Aura. Fire Aura Damage. Tutaj później w prawo Ward per Second. 2 punkty. Tutaj później mamy Ward Retention plus 50%, 2 na 2. I Elemental Damage Taken minus 10%, 1 punkcik. Tyle jeżeli chodzi o Flame Warda. Teraz Runic Invocation, czyli nasz tak naprawdę główny skill, którym bijemy. Więc tak. Najważniejsze to jest to, żeby pójść tutaj. Jeden punkcik, jeden punkcik. Tutaj mamy jeden punkcik. I tutaj mamy jeden punkcik. I tutaj pod ten Immutable Order musimy iść na samym początku, bo to właśnie daje to, że zawsze mamy te trzy runy, czyli czerwona,
lightningowa i czerwona. Najpierw idziemy sobie po to. Później można ewentualnie tutaj na cooldowniki. No i później idziemy w lewo, 4 punkty, tutaj punkcik, 4 punkci, punkcik góra, punkcik dół. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o Flame Rush, to tak naprawdę możecie dodać sobie tak jak chcecie, bo ja tu leciałem tak w sumie trochę byle jak. Tutaj jest 1 punkt, tu 2, tu 2, tu 1. No ale dobra, powiedzmy, że tu dałem 3. Tu dałem 1 punkcik, później w dół 1, lewo 1. Tutaj dałem 3, Speed Range, 4 punkty na damage, Yaria i kolejna Aria, 1 punkcik. No i tutaj kółeczko praktycznie 1, punkcik 2, 2 i 1. I ostatni, Glyph of Domination, Dominion. To jedziemy w dół, damage over time. Tutaj oczywiście jedziemy pod Aria. Tutaj mamy buffka pierwszego, haste, 3 punkty. Prawo World per second 1 punkt, w dół resy 3 punkty. Później do góry shock chance. No i tutaj jeszcze mam damage over time 2 punkty i 1 punkcik na dół. No i to tak naprawdę tyle. Jeżeli chodzi ewentualnie o... Aha, i ważne, żebyśmy mieli tak skille ułożone. Te pierwsze 3 skille muszą być tak, że musimy mieć fire skilla, lightning skilla i fire skilla. Dzięki temu nam się układają te runy w to, co się układają. I mamy tego skilla, te kulki tutaj lightningowe, nie? Więc to musi być. Jeżeli chodzi ewentualnie o jakieś multiplayer synergia, no to tak naprawdę co? Można, każdy może tak naprawdę zagrać Rune Masterem. W tej grze naprawdę każdy na 3 osoby, każda osoba może stworzyć Rune Mastera na inny sposób. Ewentualnie można zagrać z jakimś druidem pod jakieś buffki. Z magiem, ewentualnie nie wiem, może z jakimś tankiem, tylko czy tank tu jest potrzebny. Nie mam pojęcia. No, także tyle. No i do zobaczenia w gierce.